Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Emil, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przedstawię wam nowego newsa w sprawie Jonathana Galindo, także zapraszam! Dokładnie moi drodzy, dzisiaj jest to już kolejny news o Jonathanie Galindo. Jest to, słuchajcie, bardzo myślę, że dobra dla was informacja, więc zanim obejrzycie jeszcze tego newsa, zanim się dowiecie o co chodzi, to pamiętajcie o subskrypcji, like pod filmem dla zasięgu oraz wpadajcie mojego Instagrama za każdego followa, no to ja wam robię spam serduszek na waszym profilu, o ile nie macie prywatnego konta, no i musicie polubić najnowszą fotkę na moim profilu. To tyle, zapraszam do newsa. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku powiedziałem wam o mojej teorii dotyczącej Jonathana Galindo, mianowicie o tym, że ma on po prostu wspólników, którzy mu po prostu pomagają w tym właśnie pisaniu wiadomości do innych osób i tak dalej. No i miałem rację. Dzisiaj mój widz w komentarzu wysłał mi linka do artykułu o Jonathanie Galindo, mianowicie o jego wspólnikach, którzy zostali zatrzymani przez policję. Jonathan Galindo został aresztowany 7 lipca 2020 roku. Jego dwaj kumple, którzy piszą do osób, zostali też aresztowani 9 lipca 2020 roku. Jonathany Galindo namawiały do wykonywania dziwnych zadań, podobnych do Blue Whale Challenge. Także jak widzicie, potwierdziła mi się też teoria, że Jonathan Galindo miał dwóch swoich kumpli. Ja to jestem genialny. Nie wiem, czy mogę wierzyć w 100% w tą informację, którą znalazłem właśnie na Wikipedii dzięki widzowi, że dwóch kumpli Jonathana Galindo zostało zatrzymanych 9 właśnie lipca przez policję, no bo jak wiadomo w Wikipedii te wszystkie informacje piszą ludzie, więc nie zawsze po prostu to, co tam jest, jest zgodne z prawdą, ale szczerze wierzę w to, ponieważ skoro nawet gdzieś tam już było głośno o tym, że Jonathan Galindo, czyli główna ta cała postać, została zatrzymana przez policję 7 lipca, to dlaczego jego dwóch kumpli miałby nie zostać zatrzymanych 9 lipca? Także jak sami widzicie, no chyba szykuje się koniec Jonathana Galindo, aczkolwiek zapewne jeszcze niektóre osoby będą próbowały naśladować Jonathana i będą się pewnie przebierać za niego, będą to po prostu zwykłe trolle, na które nawet nie będzie trzeba uważać, bo to są zwykłe osoby, zwykłe randomy, które nic tak naprawdę nie będą mogły wam zrobić. No chyba, że ktoś się tak zainspiruje postacią Jonathana Galindo, że postanowi po prostu kontynuować jego dzieło i dalej będzie pisał do osób, że się zabije, że namierzy twój adres i w ogóle, nie? Także to tyle z tego odcinka, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, lajku na moim kanale, no oraz wpadajcie moje poprzednie materiały na moje socjale, wszystko w opisie. Trzymajcie się, no i miłego dnia, nocy, wieczoru, kiedy to oglądacie. Cześć!